omówimy sobie odśrodkową siłę bezwładności oraz zasadę zachowania energii za pomocą następującego przykładu. Mamy taką pętlę, to jest rynienka, w której będzie poruszała się kuleczka. Na razie ta kuleczka jest na dole. Zaobserwujemy to doświadczenie, a potem wyjaśnimy sobie, dlaczego taki, a nie inny efekt jest obserwowany. Kulka zostanie uruchomiona z dwóch różnych położeń. Najpierw zostanie umieszczona mniej więcej w połowie tej rynienki i potem puszczona swobodnie. Zobaczymy, co się będzie działo. I w drugim podejściu umieścimy kuleczkę na samej górze i zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. To proszę bardzo. Obserwujemy, że kuleczka nie osiąga maksymalnego górnego położenia. A co będzie teraz? Na zwolnionym filmie wyraźnie widzimy, że tym razem kuleczce udaje się osiągnąć to najwyższe położenie. Jak będziemy wyjaśniać to zjawisko? Żeby wytłumaczyć takie zachowanie kuleczki, musimy skorzystać tutaj z dwóch takich właściwości. Mianowicie musimy skorzystać z zasady zachowania energii mechanicznej, bo kuleczka znajduje się w polu grawitacyjnym ziemskim, oraz skorzystamy z faktu, że kuleczka, która znajduje się w rynience, jest poddana odśrodkowej sile bezwładności. A więc jakie równania ruchu będą obowiązywały dla tej kuleczki i z tych równań ruchu być może uda nam się wyjaśnić, dlaczego potrzebna jest określona wysokość, z której kulka, staczając się, będzie w stanie pokonać tą maksymalną wysokość promienia rynienki. A więc zapiszmy sobie zasadę zachowania energii. Wyobraźmy sobie, że kulka jest w jakimkolwiek położeniu, które jest względem poziomu na wysokości H. I tam kulka, zanim zostanie puszczona swobodnie, posiada tylko energię potencjalną. Ta energia potencjalna, jak zwykle w pobliżu Ziemi, jest dana wzorem masa, przyspieszenie ziemskie i razy wysokość. Wtedy, kiedy kulka znajduje się w maksymalnym położeniu tutaj w rynience, to jej energia całkowita składa się z dwóch członów. Jeden człon to jest energia potencjalna, która jest równa mg razy 2r, bo odległość od poziomu to jest 2 razy promień pętli. No i oprócz tego, ponieważ się porusza, to posiada pewną energię kinetyczną, mv kwadrat przez 2. Drugie równanie, które zapiszemy, to będzie równanie, które jest tutaj kluczowe ze względu na to, żeby kulka nie odpadła w najwyższym punkcie. To odśrodkowa siła bezwładności, która występuje w tym nieinercjalnym układzie odniesienia, jakim jest kuleczka poruszająca się po torze zakrzywionym, musi być większa od siły ciężkości, która działa w kierunku przeciwnym i która sprzyja temu, żeby kuleczka odpadła. A więc musi być spełniony taki warunek, że odśrodkowa siła bezwładności, która wyraża się wzorem mv kwadrat przez r, musi być większe równe od q. I te dwa równania muszą być jednocześnie spełnione, żeby spełniony został warunek, że kulka nie odpadnie w tym miejscu, w którym jest właśnie najbardziej, w tym miejscu najbardziej krytycznym, kiedy właśnie siła odśrodkowa bezwładności i ciężar mają zwroty przeciwne. A więc przepisujemy to drugie równanie i podstawiamy za Q iloczyn masa razy przyspieszenie ziemskie. Teraz to równanie przekształcimy w ten sposób, że podzielimy przez 2 i pomnożymy przez r, otrzymamy równanie, w którym po lewej stronie będzie energia kinetyczna i mamy warunek na energię kinetyczną. Musi być większa równa od mgr dzielone przez 2. Teraz skorzystamy z równania pierwszego, czyli z równania, które na poprzednim slajdzie było równaniem na zasadę zachowania energii mechanicznej i wyliczymy z tego równania energię kinetyczną. Ona jest równa mgh, czyli energia potencjalna na górze, wtedy kiedy kulka jest w rynience na górze, minus energia potencjalna w najwyższym punkcie tej rynienki, w pętli rynienki. I to zgodnie z równaniem, które zapisaliśmy po prawej stronie, musi być większe równe od mgr dzielone przez 2. No i teraz wystarczy tylko
przyjrzeć się temu równaniu ostatniemu, a raczej nierówności, i otrzymujemy stąd następującą zależność. MGH większe równe od MG2R, jeśli przeniesiemy na prawą stronę, plus MGR przez 2 dodajemy, otrzymujemy 5 drugich MGR. No, możemy to równanie uprościć przez MG i otrzymujemy warunek, który musi być spełniony, żeby kulka nie odpadła w najwyższym punkcie toru pętli. Mianowicie wysokość, z jakiej kulka się stacza, musi być, wysokość tego miejsca na rynience musi być większa równa od 5 drugich razy promień rynienki. I dlatego jasnym się staje, że jeśli kulka jest puszczana z wysokości mniejszej niż 2R, to oczywiście musi odpaść, nie osiągnie nigdy tego punktu o odległości równej 2 razy promień R. Dziękuję bardzo za uwagę.